że patrzcie, jakie złe rządy, nic u nas się nie dzieje, nic się nie buduje, nie potrafią dobrze gospodarować. A kto najwięcej straci? Wysoko opłacani specjaliści na umowie o pracę oraz ci przedsiębiorcy na liniówce, którzy z powodu kredytów, dotacji, jakichś tam koncesji i innych uwarunkowań nie są w stanie się przekształcić. Oczywiście są już na to obejścia, do których wrócimy później. I teraz jak taki samochód wrzucić najlepiej w koszty prowadzenia firmy? Business Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Sławomir Wencen. Czyli piątkę. Cześć, Sławek jest jednym z bardziej znanych doradców podatkowych oraz też politykiem, a w polityce i w prawie podatkowym szykują się bardzo rewolucyjne zmiany, więc w związku z tym chciałem Sławka zaprosić i na ten temat porozmawiać. Powiedz mi, Sławek, to jest rewolucja w podatkach, czy raczej byś powiedział, że takie powolne sięganie do naszej kieszeni? Powiem tak, że po raz kolejny okaże się prawdziwe powiedzenie, że wiele się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Na pierwszy rzut oka zmiany wydają się całkowicie rewolucyjne, to znaczy kończymy z tą dygresywnością, że im ktoś więcej zarabia, tym płaci procentowo niższe podatki. Chociażby głównie chodzi o tą nową składkę zdrowotną, 9% od dochodu bez żadnych ograniczeń, czyli jeżeli ktoś teraz jest przedsiębiorcą na podatku liniowym, to zamiast 19% podatku dochodowego będzie płacił 19 plus 9. Tak? To jest rewolucja podatkowa w Polsce. A dlaczego wiele się musi zmienić, żeby pozostało po staremu? Bo tak naprawdę te zmiany, które jeszcze szczegółowo omówimy, sprawiają, że w zasadzie każdy przedsiębiorca w Polsce, czy jest na ryczałcie, czy na podatku dochodowym, na liniówce, czy może ma spółkę z o.o., albo nawet spółkę komandytową, jego sposób rozliczeń od stycznia się zmieni. Co oznacza, że każdy ma do wyboru albo płacić wyższe podatki niż teraz, albo coś z tym zrobić, zmienić formę prawną, zmienić formę działalności, formę płacenia podatku i wtedy, jeżeli ją dobrze zmieni, to może nawet płacić niższe podatki niż w tym roku, albo na podobnym poziomie, ale niestety musi najpierw podjąć jakąś akcji. Doszło do tego, że ludzie, którzy nigdy nie korzystali z pomocy doradców podatkowych, od 15 lat płacili sobie ten podatek liniowy. Tą daninę solidarnościową jeszcze wzięli na klatę. 4% dopłacimy. Jak mają dopłacić jeszcze 9, płacić ponad 30, powiedzieli nie, tego już nie płacimy. No właśnie, teraz kolejne pytanie jest, czy to jest taki, taki punkt, w którym ludzie powiedzą dość, czy raczej zacisną zęby i powiedzą, no dobra, płacimy dalej, bo jak było, tak samo było z tą daniną solidarnościową i tak te małe podatki coraz to bardziej i nie widać tego ruchu takiego, że albo ludzie, przedsiębiorcy zresztą uciekają za granicę, albo uciekają do innych struktur. Jak myślisz, że to będzie jakiś ruch duży, czy raczej będzie tak, że ci sprytniejsi sobie pokombinują, a ci dalej płacili to? Ile osób od razu zareaguje, to ja nie wiem, tu nikt nie prowadzi żadnych statystyk, natomiast nie wierzę w jakąś masową ucieczkę za granicę. I od samego początku tym powtarzam, że jeżeli ktoś ma realnie działającą firmę w Polsce, to nie jest w stanie tak po prostu przenieść jej za granicę. Jeżeli tu ma pracowników, tu ma klientów, tu mieszka w Polsce, to niestety podatek jej musi płacić w Polsce. Natomiast ten efekt, który na pewno się pojawi, to masowe odejście od podatku liniowego. Jeszcze od stycznia przyszłego roku przedsiębiorca na podatku liniowym ma najgorszą możliwą formę prowadzenia działalności. Najdroższą. Porównajmy to sobie. Z jednej strony mamy przedsiębiorcę na liniowym. Płaci 19% PIT-u, 9% składki zdrowotnej. Do tego płaci ZUS pełen i jeszcze ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za wszystkie możliwe zobowiązania. Gorzej się nie da. Gorzej się nie da. I dla porównania. Ktoś ma spółkę z o.o. Płaci w niej 9% CIT-u, jeżeli przychody są do 2 milionów euro i potem niech wyjmuje te pieniądze w najgorszy możliwy sposób, to znaczy płaci jeszcze 19% od dywidendy. To razem ma 27%, troszkę mniej niż ten przedsiębiorca na podatku liniowym, nie płaci ZUS-u, nie ponosi odpowiedzialności swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania, więc zwyczajna, prosta spółka z o.o. od przyszłego roku jest po prostu lepszym i tańszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż ten JDK na podatku liniowym. Wydawałoby się, że tu 27 i tu 27, tylko że różnica jest w sposobie naliczania. Tak, bo tam mamy na liniówce, liczymy dochód, od niego 19% i od niego 9%. Tak. A w przypadku spółki z o.o. od jednej kwoty liczymy 9% i od tego, co zostanie, czyli od pomniejszonej płacimy 19%, więc to efektywne opodatkowanie po prostu jest mniejsze. Jest dużo mniejsze i jest korzystniejsze i nie ma przy dywidendzie
podatku tej daniny niesolidarnościowej. Tak jest, to już dla dochodów powyżej miliona złotych. Zresztą tam jest jeszcze jedno lepsze rozwiązanie niż spółka ZOO, o którym później powiemy. Więc może zacznę w ogóle od tego, bo tak mówimy o konsekwencjach, a powiem może, jakie są te najważniejsze zmiany, tak w skrócie, żeby trochę widzom to usystematyzować. A szczególnie to też na rynki nieruchomości one wpływają, więc też mi zależy, żebyś o tym powiedział. To po kolei. Pierwsza, najważniejsza zmiana, nowa składka zdrowotna, 9% od dochodu dla liniowców i dla ludzi na skali podatkowej, plus nowość, 9% składki zdrowotnej od wynagrodzeń prokurentów oraz członków zarządu. A pełnomocników? Jeżeli są z mocy uchwały, jeżeli są powołani uchwałą, to tak. To jest nowość. Do tej pory było tylko skala podatkowa, żadnego ZUS-u, żadnej składki zdrowotnej. Teraz dochodzi 9% składka zdrowotna, więc jak ktoś ma spółkę ZOO i po prostu wypłacał sobie te 85 tysięcy w pierwszym progu podatkowym, teraz musi pomyśleć, co z tym zrobić. Oczywiście są już na to obejścia, do których wrócimy później. Dalej idąc tą składką zdrowotną. Składka zdrowotna dla ryczałtowców według obecnego projektu, to jest w ogóle bardzo ważne. To jest projekt, który się pojawił tydzień temu z hakiem, ale on jeszcze nie przeszedł przez Sejm, on jeszcze nie przeszedł przez Senat, nie został podpisany przez prezydenta. Jesienią będziemy mieli pewność, co się wydarzy. Teraz dopiero widzimy na stole pewną propozycję, która może się zmienić. Dokładnie. Więc jeżeli ktoś nas ogląda po jesieni 2021 roku, niech obejrzy inny, bardziej aktualny filmik, ten stracił być może ważność. Natomiast to już jest konkretna propozycja. To nie jest generalnie prezentacja w PowerPoincie, to nie jest jakaś... Mamy 225 stron samych zmian w przepisach, do tego 250 stron uzasadnienia, 50 stron oceny skutków regulacji, ale samych zmian przepisów w samym podatku dochodowym jest 225 stron. To powinno Wam zobrazować, o jak wielkiej rewolucji w podatkach mówimy i ile trzeba będzie pozmieniać, żeby dostosować się do tej nowej rzeczywistości. Idąc dalej składką zdrowotną, składka zdrowotna dla ryczałtowców 1/3 stawki ryczałtu. Jak handlujecie czymś, jesteście na ryczałcie 3%, to dopłacacie 1% składki zdrowotnej. Jak świadczycie usługi na 15%, to dopłacacie do tego 5% nowej składki zdrowotnej, czyli razem płacicie 20% od przychodu. W związku z czym niestety opodatkowanie ryczałtowców mocno wzrośnie. Na stole leżała propozycja, żeby ryczałtowcy płacili stałą składkę zdrowotną, liczoną od średniego wynagrodzenia w wysokości tam 500 zł z hakiem. Niestety na razie tego nie ma. Za to stała składka zdrowotna będzie, uwaga, to jest bardzo ważne, dla komplementariuszy spółki komandytowej. To znaczy, jak ktoś ma JDG-a, to znaczy do tej pory brał na klatę całe ryzyko wiążące się z jednoosobową działalnością gospodarczą, niech się zastanowi, czy nie warto przejść na spółkę komandytową. Dlaczego? Stała składka zdrowotna 500 zł, czyli nie liczona od dochodu. 19% podatku od dywidendy od dochodu ze spółki komandytowej, od którego odliczamy CIT płacony przez spółkę komandytową, więc jeżeli jesteśmy na 9% CIT-cie, efektywne opodatkowanie 17%. Czyli on będzie już traktowany jako dywidenda, nie jak kiedyś było jako udział w zysku, jako działalność gospodarczą? Tak. Dochód komplementariusza ze spółki komandytowej jest dochodem z dywidendy, a podatek się pomniejsza o kwotę CIT-u zapłaconego przez spółkę komandytową w takim udziale, w jakim ten wspólnik ma udział w spółce komandytowej. Więc jak spółka komandytowa ma przychody do 2 milionów euro, płaci 9% CIT-u, to te 9 odliczamy od tamtych 19 i ponieważ tam znowu te liczby się zmieniają, tak jak przy dywidendzie ze spółce ZOO, mamy efektywne opodatkowanie 17% z hakiem. Dalej. Skoro to jest podatek od dywidendy, to nie ma daniny solidarnościowej. Więc teraz dla porównania. Macie dużego JDG-a, zarabiacie kilkadziesiąt milionów złotych, bo tacy klienci ostatnio do mnie trafiają. Macie do wyboru albo płacić 30% ponad tego, albo płacicie 17%, będąc komplementariuszem spółki komandytowej. I to jest najlepsze obejście dla najlepiej zarabiających na Nowy Ład. Dlatego tak jak tego powiedziałem, jak ktoś nic nie zrobi, zapłaci dużo więcej. Jak ktoś się zakręci, to może nawet obniżyć swoje podatkowanie. Natomiast jakby wtedy jest pełne ryzyko działalności gospodarczej. Ale mówię o sytuacji, kiedy już ktoś był na JDG-u albo był na przykład na spółce jawnej i tak ponosił to ryzyko. Wiadomo, że niektóre branże są bardzo niebezpieczne, czasem ryzyko jest bardzo duże i nie wolno go brać na siebie. Wtedy oczywiście to rozwiązanie odpada, ale jeżeli ktoś nie był na JDG-u, tylko na spółce ZOO, to akurat go ta składka zdrowotna nie rusza, bo i tak jej nie płaci. Jest jakieś rozwiązanie ze spółkami holdingowymi, kapitałowymi, żeby płacić mniej jeszcze? Jakbyś mógł o tym powiedzieć? Przyznaję, że w szczegóły jeszcze za bardzo nie wnikałem, tylko przejrzałem te przepisy, ponieważ one nie były najpilniejsze. Natomiast do tej pory przez spółkę holdingową my rozumieliśmy spółkę, która ma udziały w innych spółkach. Tak? Natomiast teraz to zostanie uregulowane, to znaczy będzie specjalny rodzaj spółek holdingowych pod kątem podatkowym. To będą normalne spółki ZOO albo spółki akcyjne, które jeżeli będą spełniały szereg warunków, tam bardzo duży udział w swoich spółkach córkach i tam jeszcze kilka innych mniejszych, to będą mieli korzyści podatkowe w postaci braku podatku od sprzedaży udziałów w spółce córce. To jest świetne rozwiązanie. Do tej pory poza alternatywną spółką inwestycyjną, która wymagała niestety
trochę formalności bawienia się z KNF-em, nie było możliwości uniknięcia podatku od sprzedaży udziałów. Teraz się pojawi. Oczywiście te pieniądze nie trafią do naszej kieszeni, tylko będą w innej spółce, ale dalej będziemy mogli je reinwestować. Dalej bez podatku, szczególnie kiedy ktoś inwestuje w startupy i tam ma bardzo wysokie marże albo straty i wtedy przy wykaszowaniu się nic nie płaci. Tak? Dokładnie, więc to będzie, jeżeli to przejdzie w takiej formie, to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Drugie dobre rozwiązanie dla spółek ZO, bo przeskoczyliśmy na spółki ZO, to jest nowa wersja tego CIT-u estońskiego. No właśnie, ty zawsze mówiłeś, że to jest betonowe koło, że nie róbcie tego. Bo nie róbcie, unikajcie CIT-u estońskiego w obecnej formie, to jest dziadostwo. Natomiast oni zorientowali się, na szczęście, ciężko byłoby się nie zorientować, co zrobili, bo planowali, że z tego CIT-u estońskiego skorzysta 200 tysięcy firm, a skorzystało 300, ale nie 300 tysięcy, po prostu 300 firm skorzystało z tego. Więc w tym projekcie jest likwidacja większości ograniczeń dla CIT-u estońskiego. Zostaną tak naprawdę dwa najważniejsze ograniczenia. Pierwsze, spółka musi należeć tylko i wyłącznie do osób fizycznych, nie może należeć do żadnych innych spółek. I drugie ograniczenie, musi zatrudniać minimum 3 pracowników. Po spełnieniu tych dwóch warunków, nieważne jakie ma przychody, nieważne jakie ma tam nakłady inwestycyjne, cała reszta jest nieważna, do momentu wypłaty dywidendy nie płaci podatku dochodowego. A jeżeli wypłaca dywidendę, to w przypadku spółek o przychodach do 2 milionów euro. Łączna suma PIT i CIT wyniesie 20%. Więc znowu, jak ktoś ma kilku pracowników, ma do wyboru JDEK, 19 plus 9 plus ZUS, albo spółkę estońską i się wszystko zamyka w 20% i to płaconych tylko wtedy, kiedy chce te pieniądze wypłacić. I znowu bez ZUS-u i bez odpowiedzialności. Więc spółka ZO na CIT-ie estońskim od przyszłego roku, zwłaszcza o przychodach do 2 milionów euro, jest bezkonkurencyjna względem liniowca na JDEK. Płacisz podatku, zamrażasz ten podatek, reinwestujesz te środki. Tak, a jeżeli wypłacasz, to tylko 20% cię to kosztuje. To jest genialne, tak? I w większości przedsiębiorców niestety jednak dotknie to negatywnie i większość zapłaci więcej i większość przedsiębiorców nie jest zwrotnych, że sobie tu przekombinuje, tylko czasami wolą, ja widzę, niektórzy się boją tej spółki ZO i boją przejść na tą spółkę i wolą zapłacić więcej ten ZUS, tą dochodówkę, tą solidarnościówkę, niż poszukać alternatyw, ale teraz będą trochę zmuszeni do tego. Czy teraz będą zmuszeni, chyba że chcą naprawdę zostać mocno obcięci przez tą nową składkę zdrowotną, bo ludzi podejście było takie, ludzie często chcą mieć spokój, mają firmę, zarabiają dużo pieniędzy, po co im problemy. I tą daninę solidarnościową, te 4% trudno zapłacę, przynajmniej będzie miał spokój, ale jeszcze dodatkowe 9%, to się już robi w tym momencie naprawdę drogo i naprawdę warto rozważyć przejście na spółkę komandytową albo na spółkę ZO. To jest znacznie bardziej opłacalne od przyszłego roku w stosunku do tego, co było w roku poprzednim. Na spółkę ZO i znaleźć sobie wspólnika, tak jakby. Tak, na 10%, żeby nie mieć żeby to nie była jednoosobowa spółka. Właśnie, jak będzie 10% z kolei, to może być potraktowany przez ZUS jako figurant, prawda? Bo przy kilku procentach niestety były takie. Takie wyniki. Ale jedno pytanie od kapitału, bo jeżeli ktoś ma 1% w spółce wartej 100 milionów, to już nie jest iluzoryczny udział. Jeżeli ma kapitał 5 tysięcy, to jest 50 zł, tak? Niestety tak to wygląda. Nie robimy jednoosobowych spółek ZO, zawsze znajdźcie sobie jakiegoś wspólnika. Świetnymi wspólnikami są rodzice, rodzeństwo, małżonka, ktokolwiek, byle nie wy. Te zmiany zostały zrobione dlatego, że brakuje im pieniędzy, na pewno tak, ale czy bardziej dlatego, żeby, to już kiedyś rozmawialiśmy, już nie pamiętam, czy w wywiadzie, czy prywatnie, dlatego, żeby zabrać samorządu pieniądze? Bardzo słuszne spostrzeżenie, mówiłem już o tym kilka razy. Celów było kilka. Pierwszy, efekt propagandowy. Oni jeżdżą teraz po całej Polsce i mówią, że tym bogatszym zabierzemy, a wam rozdamy. Będziemy takimi dobrymi janosikami. Mieli nadzieję, że się to przebije, ale ten rząd ma tak niską wiarygodność, że nikim nie wierzy. I z badań opinii publicznej wychodzi, że ludzie boją się, że wszyscy będą płacili więcej, a nie tylko nieliczni. Więc ten efekt ewidentnie zawiódł. Natomiast w tabelkach będą się chwalić, że tu patrzcie, podwyższyliśmy im podatki, będą płacić więcej. Tylko to jest tylko tabelka. Tak jak już mówimy kilka minut, jest mnóstwo obejść na ten nowy ład, więc w tabelce sobie wzrosną te stawki, a efekty opodatkowanie, jeżeli ktoś się dobrze zakręci, to wcale nie wzrośnie. Nie pokażą tych, co uciekli, tak? Dokładnie. Więc jeżeli oni w Ministerstwie Finansów sobie coś liczyli i zakładali, że każdy, kto zarabia milion, to teraz zapłaci 9% więcej tej składki zdrowotnej, to się po prostu mylą, bo ludzie nie chcą tego płacić i nie będą płacić. No chyba, że ktoś bardzo chce. A to z samorządami jest bardzo ważne, bo jak spojrzymy na całość tych zmian, to one wszystkie mają jedną wspólną cechę. Zmniejszają wpływy samorządów, a zwiększają wpływy tego rządu centralnego. I teraz spójrzcie po kolei na wszystkie zmiany. Mamy podatek dochodowy.
kwota wolna na skali podatkowej rośnie do 30 tysięcy złotych, drugi próg do 120 tysięcy złotych. Co to oznacza? Że wpływy z podatku dochodowego na skali podatkowej zmaleją. Kto ma wpływy z podatku dochodowego? Połowę samorządy, połowę rząd centralny, więc połowę tych strat muszą pokryć samorządy. Podatek liniowy, ludzie będą uciekać z liniówki albo tam na spółki z o.o., albo na ryczałt. I znowu, połowa będą straty w podatku liniowym, połowę biorą na klatę samorządy, połowę rząd centralny. I czym to jest rekompensowane? 9% składka zdrowotna, całość idzie do NFZ-u kontrolowanego przez rząd, więc rząd to sobie wyrówna jakoś, będzie musiał mniej dopłacać z budżetu na system ochrony zdrowia. Ludzie będą przechodzić na ryczałt, jeszcze o ryczałcie trochę powiemy, gdzie wchodzi całość wpływu z ryczałtu do budżetu, a nie złotówki z podatku ryczałtowego nie mają samorządy. I trzecia zmiana, nie będzie można od przyszłego roku składać wniosku o kartę podatkową, jeżeli ktoś wcześniej nie był na karcie podatkowej. Gdzie idzie całość wpływów z karty podatkowej do samorządów? Więc każda zmiana ma tą samą cechę, spadają wpływy samorządów, a rosną wpływy budżetu centralnego. I to efekt będzie polityczny następujący. Wszystkie samorządy stracą pieniądze i rząd będzie mówił, że wiadomo, rozumiemy, to będziemy to wyrównywać różnymi rodzajami grantami, tam dotacjami, subwencjami i tak dalej. Tylko te wszystkie dopłaty będą palcem wskazywane przez premiera lub jakiegoś ważnego ministra. I te grzeczne samorządy to dostaną miliardy złotych, a te, które są opozycyjne, dostaną dużo mniej. Teraz spójrzmy na to, kto rządzi miastami. Największe miasto, które nie jest kontrolowane przez opozycję, tylko przez ludzi obecnej władzy, to jest Zamość na 65. miejscu. W zasadzie wszystkie miasta są kontrolowane przez ludzi opozycji. Teraz ludzie w tych miastach będą mieli wybór. Albo będą żyli dobrze z rządem i wtedy dostaną trochę pieniędzy, dostaną ten wóz strażacki albo jakiś inny bonus, no albo będą dalej tak opozycyjni, to wtedy niestety będą mieli problemy finansowe i miejscowi tam politycy PiSu będą mówić, że patrzcie, jakie złe rządy, nic u nas się nie dzieje, nic się nie buduje, nie potrafią dobrze gospodarować. A przyczyna będzie taka, że rząd odcina finansowanie samorządu. Mhm. Ale myślisz teraz, bo wiemy o tym, że taki jest jeden powód, taki jest drugi, ale jakbyś miał obstawiać jako polityk, to co jest ważniejsze dla nich, żeby zarżnąć samorządy, czy bardziej, żeby wydoić nas, przedsiębiorców, którzy generalnie starczy im na życie, jeżeli nam zabiorą kolejne 50% podatku? Wydaje mi się, że znaczy ciężko mi powiedzieć. Podejrzewam, że dla różnych ludzi tego układu co innego jest ważniejsze. Jestem przekonany, że obydwie przyczyny są ważne, że naprawdę ten motyw samorządów, on się rzadko przebija w debacie publicznej, ale naprawdę jest bardzo ważny i prawdopodobnie będzie taką największą konsekwencją wejścia w życie tych zmian. No bo ciekawe jest to, że tak naprawdę wyborcy obecnego rządu, oni tego nie odczują, albo nawet odczują to pozytywnie, bo dostaną tam parę złotych więcej. A nie wyborcy, tak. Zapłacą za to. Spójrzcie jeszcze na to od strony gospodarczej. Kto na tym skorzysta? Grupą społeczną, która dostanie najwięcej i najbardziej zarobi na tych zmianach są, uwaga, emeryci. Oni dostaną najwięcej. A kto najwięcej straci? Wysoko opłacani specjaliści na umowie o pracę oraz ci przedsiębiorcy na liniówce, którzy z powodu kredytów, dotacji, jakichś tam koncesji, innych uwarunkowań nie są w stanie się przekształcić. Są niestety tacy ludzie i ich ta zmiana bardzo zaboli. Czyli robimy transfer pieniędzy od ludzi, którzy produkują PKB, którzy ciągną tą gospodarkę, którzy rozwijają tutaj firmy, coś dużego wnoszą w nasze życie gospodarcze, zabieramy im pieniądze i nie przekazujemy ich na żadne cele rozwojowe. Gdyby to chociaż poszło, nie wiem, na młode rodziny, na dzieci, żeby ta demografia jakkolwiek ruszyła, ale to wszystko idzie na emerytów, którzy pod kątem gospodarczym już wiele niestety w rozwój nie wnoszą. Konsumują to, tak? To, co jest teraz. Okej, no przejdźmy może do kolejnych zmian, bo ich jest kilka. Teraz są to zmiany, które dotyczą rynku nieruchomości. Tak, duża zmiana. Do tej pory, jak ktoś miał nieruchomość, to mógł sobie wybrać. Albo mam ją w działalności gospodarczej, wtedy od tego roku na ryczałcie, albo na zasadach ogólnych, mogę ją amortyzować, remontować. Może też być w majątku prywatnym i znowu rozliczam sobie koszty, albo amortyzuję, albo idę na ryczałt. Co mi się bardziej opłaca? No i niestety te możliwości się skończyły. Znaczy skończą się, jeżeli ta zmiana przejdzie. Dwie ważne zmiany. Pierwsza, każdy, niezależnie czy jest przedsiębiorcą, czy osobą prywatną, traci prawo amortyzowania lokali mieszkalnych. To był taki dobry patent, o którym chyba też poprzednio rozmawialiśmy, że kupuje się mieszkanie używane, amortyzacja 10%, przez 10 lat się nie płaci z niego podatku. Skończyło się niestety. Ale muszę Ci powiedzieć, bo ja już to, nie wiem, od 7 lat używam tego patentu. Natomiast jak spotykam ludzi w całej Polsce, to mało kto o tym wie. Wiem. Mało kto o tym wie i tak naprawdę ta zmiana będzie dotkliwa dla tych świadomych inwestorów, tak jest. Ale większość, jakby, nie wiem, może nawet 70% ludzi, którzy ma mieszkania i wynajmuje je, to są większość nieprofesjonaliści, to oni nie chcą słyszeć, nawet osoba, której ja wynajmowałem kiedyś dom, powiedziała mi o tym, żeby zmniejszyła mi czynsz jeszcze, bo powiem jej, jak zmniejszy podatek dochodowy, ryczałtowy,
żeby nie płaciła nic, to powiedziała, że ona woli płacić ten ryczałt, mieć święty spokój i mieć z głowy, a nie jakąś amortyzację robić, bo tego nie rozumiem. To prawda, często mam na konsultacjach klientów, którzy dopiero ode mnie dowiadywali się, że mogą amortyzować nieruchomość, no bo tej wiedzy po prostu nie było. Natomiast jak ktoś rzeczywiście tych mieszkań dużo ma, to o tym wiedział. I miał dobrze działający model podatkowy i niestety w tym momencie to się kończy, bo jeżeli mamy mieszkanie w majątku prywatnym, niestety jedyna opcja od teraz to będzie ryczałt. Nie będzie można na podatku, nie dość, że amortyzować tego mieszkania, to jeszcze rozliczać kosztów remontu, no bo ryczałt płacimy od przychodu i koszty nas nic nie interesują. Tak jakby rząd chciał, żeby ludzie przestali remontować mieszkania, żebyśmy wszyscy żyli w gorszych warunkach. Zastanawiam się, jest takie bardzo ważne pytanie. Dlaczego rząd wpycha ludzi w ryczałt? Jakby jaki jest cel tego? Okej, to że idą pieniądze do samorządów, nie do samorządów, to jest jedno, ale... Dwie przyczyny są. Pierwsza właśnie taka, że to cała kasa omija samorządy, a druga przyczyna jest taka, że no nie ukrywajmy, skarbówce łatwiej jest kontrolować ludzi na ryczałcie niż na podatku dochodowym, bo przychód jest w miarę łatwo ustalić. Znacznie ciężej jest ustalić dochód, co jest kosztem uzyskania przychodu, co nie jest kosztem uzyskania przychodu. I dla skarbówki ryczałt jest naprawdę znacznie prostszy i z tego, co się orientuję, chcą przerzucić część ludzi, którzy do tej pory zajmowała się podatkiem dochodowym, na VAT, po to, żeby tam jeszcze bardziej kontrolować. Więc to też się opłaca skarbówce i to się opłaca rządowi, to się nie opłaca samorządom i niestety wielu ludziom, którzy mają te mieszkania. Znaczy mieszkania, czy w ogóle biznesy tak naprawdę, tak? Bo wyrzucają ich w pewnym sensie, pokazują im albo płacić 8,5 na przykład na ryczałcie, albo 27, tak? To jest taki pozorny wybór. Znaczy często zależy wszystko od marży. Jak ktoś ma niskie marże, to ten ryczałt wcale nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli ktoś ma... Ostatnio miałem właśnie klienta, który niestety miał wysokie przychody i też wysokie koszty. Dla niego przejście na ryczałt oznaczałoby, że będzie płacił więcej podatku niż w ogóle zarabiał, że całe się jego dochody by zdjął ten ryczałt, więc to niestety nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Jeżeli ktoś ma taki przypadek, że ma dużo kosztów, niską marżę, to niestety musi przejść na spółkę z o.o. lub komandytową i zostać podwykonawcą tej spółki na ryczałcie i w ten sposób się ratować. No właśnie, teraz rozwiązaniem jest takie, że mamy swoją spółkę z o.o., która prowadzi główną operacyjną działalność. Ona płaci, płaci podatek od dochodu, natomiast ten dochód może być skonsumowany przez umowę z nami. Tak jest. I teraz jakie są zasady, bo jakby to nie jest takie proste. Ja dostałem taki schemat optymalizacji tam kiedyś od takiej kancelarii, natomiast on jest dla mnie zastanawiający, jak to poukładać, żeby to było bezpieczne, żeby nie rodziło żadnych konsekwencji, żeby... No, w przypadku na przykład usługi budowlanej, która jest na 5% ryczałtu, to jest niski ryczałt, prawda? Można by było w przypadku firmy deweloperskiej, która buduje, to część usługi budowy mógłby wykonać jej właściciel albo prezes, prawda? Tak, tylko żeby on to wykonał, to on musi mieć zasoby w swojej działalności niezbędne do wykonania tej usługi. Czyli zawsze jak wystawiamy fakturę swojej spółce, ta faktura musi być za usługę faktycznie wykonaną w cenach rynkowych i musi mieć udokumentowane, że my ją wykonaliśmy. Jeżeli prezes dewelopera wystawi fakturę za usługę budowlaną, a nie ma swojej działalności pracowników, maszyn, narzędzi, nic nie ma i chodzi cały dzień w garniturze, to ciężko będzie uwierzyć skarbówce, że to nie jest pusta faktura i wtedy będą problemy podatkowe bardzo duże. Należy zawsze wystawiać faktury tylko za rzeczy, które autentycznie robimy. I tu jest kilka dobrych pomysłów. Bardzo dobre rozwiązanie, które testujemy od początku tego roku, mamy już na to interpretacje pozytywne i z GUS-u, i ze skarbówki, to jest pośrednictwo w interesach. Pośrednictwo w interesach to jest, uwaga, to jest coś, co absolutnie każdy robi. Nawiązywanie oraz utrzymywanie relacji z dostawcami oraz odbiorcami spółki. Tak? Nie ma przedsiębiorcy, który by tego nie robił. Dlaczego to rozwiązanie jest dobre? Stawka 8,5%, więc ta najniższa, jeżeli chodzi o usługi, to nie jest 15, tylko 8,5 plus będzie 1/3, zamknie się w 11 i mamy pieniądze już na naszym koncie prywatnym. Dwa, rozwiązanie jest skalowalne. Podpisujemy umowę ze swoją spółką z o.o. i bierzemy sobie jakiś procent z przychodów wygenerowanych przez odbiorców, z którymi my utrzymujemy relacje. Więc jeżeli macie firmę, której załatwiacie zlecenia, która istnieje dzięki Wam, dzięki Waszym kontaktom, dzięki Waszym znajomościom, zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców, podpisujecie z nią umowę na jakiś określony procent od przychodów i Wasze dochody rosną razem z Waszą firmą. Super. A czy nie ma konfliktu interesu, że jak jesteś w zarządzie, już nie mówię, że jesteś udziałowcem, ale jesteś w zarządzie i jako zarząd powinieneś to robić, Nie do końca. Jeżeli ktoś ma umowę o pracę, tylko powołany jako członek zarządu, to musi, robi, co chce. Musi reprezentować spółkę, podejmować najważniejsze decyzje i takie rzeczy są poza zakresem jego zainteresowań. Nie ma obowiązku zajmowania się takimi rzeczami. A szczególnie tym bardziej, że
wynagrodzenie od nowego roku rośnie, tak? Jakby dokładnie. Zastosowanie tego. Za to, co można zrobić. Przy czym znowu mówię, nabazuję na obecnym projekcie. Tak. Nie zauważyli pewnie, nie oskładkowali pracy udziałowca na rzecz swojej spółki ZOO, co oznacza, że ona dalej jest opodatkowana na skali podatkowej bez składki zdrowotnej. W związku z czym, jak jesteście udziałowcem spółki ZOO i macie dobrze skonstruowaną umowę spółki ZOO, to znaczy taką, która może obligować udziałowców do wykonywania jakichś czynności na rzecz spółki ZOO na polecenie zarządu, to jest opodatkowane tylko na skali podatkowej bez ZUS-u i bez składki zdrowotnej. Ale musi być ten zapis umowy spółki obligujący? Tak. A nie może być uchwała na przykład, która to... Znaczy, robiliśmy to wielokrotnie i na spółkach akcyjnych, na spółce ZOO i zawsze robiliśmy najpierw zmiany w umowie spółki, tak żeby ta umowa... Ten zapis musi być w miarę konkretny. Z umowy spółki wprost musi wynikać, do jakich czynności udziałowiec może być zobowiązany. Okej, okay, no ale to tylko jakby do pierwszego progu podatkowego, który urósł, tak? Do 120 tysięcy złotych, co oznacza, że jeżeli ktoś korzysta z tego patentu, ma rocznie 30 tysięcy nieopodatkowane. Tak. 30 tysięcy nieopodatkowane, a reszta opodatkowane tylko 17%. Tak jest. Tak? Więc też tak jakby względnie niskim w tych czasach. Tak, więc wyobrażam sobie sytuację, kiedy ktoś miał spółkę, miał wynagrodzenie członka zarządu, to teraz z niego zrezygnuje, za to będzie miał wynagrodzenie udziałowca. Tak, ale musi pójść do notariusza, żeby zmienić umowę spółki. Tak jest, bo z poziomu S24 nie wprowadzicie takiego zapisu. Nie ma takiej opcji, tam się nic nie wprowadzi poza nazwą, siedzibą, adresem, tak, i kto z kim. A robiłeś kiedyś zbycie udziałów przez S24? No tak, najróżniejsze rozmiany na udziałach robiliśmy. Tak, ale to też tam jest, ten system jest dosyć nieintuicyjny. Czasem prosi coś pójść do notariusza i zrobić. Business Rider. Jakie jeszcze zmiany? Leasingi. Niestety, zmiana oczywiście na niekorzyść. Jeżeli ktoś sprzeda samochód, który wcześniej był w leasingu, prywatnie nawet, to i tak zapłaci od tego podatek. Do tej pory ludzie nie płacili od tego podatku. To jest ewidentnie zmiana na minus. Okej, okay, no bo właśnie tak wracając do samochodów, to jedziemy właśnie Lamborghini Huracan. Dosłownie totalnie przypadkowo, bo to nie jest samochód najlepszy na wywiad. Staram się jechać bardzo powoli, żeby było bardzo cicho, żeby dźwięk dla Was był dobry. A stało się tak trochę dlatego, że ja swój samochód rozbiłem, którym zawsze nagrywałem. Miałem dosyć wczoraj zastępczy, ale mój zastępczy samochód przebija się w imię opona i dostałem taki, bo nie było nic innego, także mam nadzieję, że to jest dla Sławka przyjemny zjazd. Dla mnie jest na pewno, natomiast nie możemy pokazać Wam możliwości tego samochodu, bo byście nic słyszeli, tak? I teraz jak taki samochód wrzucić najlepiej w koszty prowadzenia firmy? Nie ma tu dobrego i legalnego rozwiązania. Niektórzy kombinują, że będą mieli wypożyczalnię samochodów, natomiast no problem właśnie zaczyna się wtedy, jeżeli to nie jest autentyczna wypożyczalnia samochodu. Bo ktoś mi mówił, że musi być przynajmniej kilka samochodów, nie jeden. No, jeżeli mamy jeden samochód i wypożyczamy go sami sobie, no to wygląda... Innej spółce, tak? Nie za dobrze to wygląda, nie ukrywajmy. Znaczy, ja nie mam dobrego rozwiązania na samochody. Część ludzi to sobie robi przez Czechy, część właśnie na wypożyczalnie, część bierze po sobie kilka niezależnych od siebie umów, tak żeby na każdej rozliczać te 150 tysięcy złotych. Ja tu nie mam niestety dobrego rozwiązania, nie pomogę Ci z tym swoim Lambo. Ale w jaki sposób 150 tysięcy? Czyli na przykład jest jedna firma, która jest w wypożyczalniu, a resztę firm to fakturuje, tak? Robią w ten sposób, że biorą ten samochód na jeden leasing i wtedy na przykład mamy 150 tysięcy rozliczone w kosztach, tak? Tak. Potem go wykupujesz, ale nie w ramach umowy leasing, po prostu go kupujesz i masz wtedy amortyzację jeszcze raz 150 tysięcy złotych. I wtedy razem rozliczasz w sumie 300 tysięcy kosztów, a nie 150. A ten limit 150 dotyczy nawet wypożyczalni i firm, które robią to komercyjnie? No właśnie o tym mówię, że wypożyczalnia daje tu korzyści, ale pod warunkiem, że wypożyczalnia kupiła ten samochód w celach warunkowych i w kredycie albo za gotówkę. Jeżeli wypożyczalnia ma samochód z leasingu, to też nic to nie da. Okej. Okay. No, to jest kłopotliwe, tak? Ja liczyłem, powiem Ci szczerze, różne opcje i polski leasing i spółkę w Czechach, natomiast jakby to polega na tym, że trzeba wyłożyć gotówkę, tak? A to jest samochód warty kilka mieszkań, można powiedzieć. Dlatego biorąc pod uwagę inflację, biorąc pod uwagę wartość utraty pieniędzy w czasie, inne możliwości zainwestowania tych środków w innych biznesach,
to się okazuje, może się okazać, że oprocentowanie leasingu plus akcyza plus VAT albo część VAT-u i brak możliwości odliczenia podatków może być jednak atrakcyjniejsze przepływowo, tak? Przy dużych kwotach, bardzo dużych kwotach. Znaczy, oczywiście, że tak w ogóle. Znaczy, kupno takiego samochodu zawsze będzie powodowało znacznie większe straty niż to się na papierze wydaje, bo tych pieniędzy nigdzie nie zainwestujemy, więc ktoś porówna sobie kasę włożoną w drogi samochód i jak jego wartość będzie potem spadała i kasę włożoną w cokolwiek innego, niech to będą chociażby mieszkania, no to nagle się to zaczyna mocno rozjeżdżać po kilku latach. Tak, więc jakby ja rozważałem, czy kupić taki samochód za gotówkę, czy kupić na przykład kupić go w Czechach na przykład, czy kupić go w Polsce normalnie w klasyczny leasing, no to cały czas się zastanawiam, natomiast jakby biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, jak inflacja i wykorzystanie tych pieniędzy gdzie indziej, to się może inaczej opłacać. Jakie jeszcze zmiany? To dopiero od 2023 roku, jeżeli oni z tym się ogarną, w co wątpię, obowiązek wysyłania regularnego do skarbówki księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych. Taki odpowiednik trochę JPK, bo na poziomie JPK wysyłamy tylko te faktury VAT-owskie i wiedzą wszystko, co nam się dzieje na rejestrach VAT, a teraz chcą wiedzieć wszystko, co się dzieje również z naszym podatkiem dochodowym. W czym oni na razie technicznie są absolutnie niezdolni do tego, żeby to dobrze rozwiązać. Zobaczymy, czy w rok się wyrobią. Jeżeli tak, to też będzie to bardzo duża zmiana i trzeba będzie trochę inaczej podchodzić do swojej księgowości. Nie będzie tak jak teraz, że ktoś tam jest w stanie sobie coś naprawić po jakimś czasie, bo nie raportuje po prostu. Czyli wszystko będzie tak samo jak JPK, tak. Wszystkie przychody będą... Wszystko będą mieli na bieżąco podgląd w każdy fragment działania waszej firmy, jeżeli oni to zrealizują niestety. A Sławek, wiesz coś na temat tego, czy zmieniłeś jakieś kwestie egzekucji skarbowej, jakieś przepisy, jakieś nie wiem, rozporządzeniem, czy jakieś koszty egzekucji? Przyznaję, że nie znam tematu. Zajmuję się głównie podatkiem dochodowym, optymalizacją, czy tymi sprawami, jeżeli chodzi o prawo procesowe, w szczególności egzekucje w administracji. W ogóle nie czuję się tu silny, mam od tego innych ludzi, ja się na tym nie znam. Okej, bo powiem Ci szczerze, że mnie dotknęła taka sytuacja, że wyjechałem sobie pod koniec czerwca na wakacje, wróciłem tam koło 20 i w międzyczasie tam miałem podatek do zapłaty dochodowej tam za jakąś spółkę w Warszawie. I dostałem tam wezwanie, widziałem, ale no myślę sobie, jestem na wakacjach, no poczekają, na widzę, zapłacę odsetki 8%. No ale nie poczekali. I dostałem upomnienie, termin był chyba do końca czerwca do zapłaty CIT-u. Dostałem 5 upomnienie już, 5, czyli po kilku dniach, moment, a 19 tytuł wykonawczy i zajęcie konta. I teraz na 102 tysiące podatku zajęli mi z konta 125. Tak, tam jest ta opłata, ale ona zawsze chyba była. Ale mi się wydaje, że ja już jakby kilka razy mi się zdarzyło coś tam nie zapłacić, ale nigdy ta opłata, zapłaciłem zawsze odsetki, ale nigdy nie dawali mi opłaty. I ta opłata wychodziła około 10 tysięcy złotych, plus jeszcze bank zmienił mi tabelę opłat i wziął sobie po prostu 10% za ściągnięcie egzekucji, czyli zapłaciłem 20% jakby od podatku jeszcze dodatkowo. Znaczy ta opłata egzekucyjna ona zawsze była. Zdaje się, że nie zawsze ją brali, ale ona nie ma już wcześniej. I to jest trochę problem, bo skarbówka pod tym teraz zrobi się naprawdę coraz szybsza. I agresywna, tak? Bardzo agresywna. Rozmawiałem z ludźmi, którzy dzień się spóźnili z VAT-em i już mieli zajmowane konta i skarbówka od razu bardzo szybko interweniowała, więc pilnują tych pieniędzy bardzo. Tak, ale z kolei miałem tą samą sytuację, tylko że w innej spółce, w innym mieście i nawet zdążyłem zapłacić tego 20 któregoś i już nawet upomnienia nie dostałem, także to wszystko zależy... To zależy od człowieka, tak, zależy od człowieka, zależy od urzędu i... No ale no, byłem strasznie niezmęczony, bo rozumiem, wysłać upomnienie, naliczyć odsetki, tak? To jest takie... Ale potraktowali mnie, jakbym chciał uciec na Malediwy, wziąć te pieniądze i... Znaczy to od dawna mówię, że po tych wszystkich zmianach z ostatnich kilku lat to przedsiębiorcy zaczęli być traktowani jak przestępcy. I tak jak chociażby wszczęcie kontroli bez zapowiedzi. Kiedyś było 14 dni, tak? I można się było do kontroli na spokojnie przygotować, a teraz kontrole wszczynane są bez zapowiedzi. A wcześniej wszczynano kontrolę bez zapowiedzi wtedy, jeżeli było podejrzenie, że mamy do czynienia właśnie z przestępcą. A teraz już każdy przedsiębiorca został zrównany z przestępcą, jeżeli chodzi o sposób traktowania go przez skarbówkę. I działa jak przestępca praktycznie, tak? Można powiedzieć. A powiedz mi o swoim piwie, bo jakby wiem, że masz swoją markę piwa, masz też spotkania regionalne z osobami, które są Ci bliskie, można powiedzieć, ale Twoim poglądom. I powiedz mi, po co Sławkowi Mecenowi takie piwo?
Przede wszystkim należy robić w życiu to, co się lubi. Lubię piwo, to robię piwo. Każdemu polecam. Robiłem rok temu właśnie taką trasę piwo z Mencenem, w trakcie której doszedłem do wniosku, że produkcja piwa to jest to, co również chcę robić. Premiera była 20 listopada w mojej urodziny. Na początku wypuściliśmy 3 style, teraz już mamy ich 11, 12 w drodze, więc bardzo przyjemnie mi się to rozwija. Ostatnio miałem takiego kopa do góry, ponieważ Daily Mail umieściło moją reklamę i ludzie z całego świata zaczęli zgłaszać się po to piwo. Teraz w jeden dzień sprzedajemy tyle piwa, co przez cały luty. Inna sprawa, że jest wakacje i wyższe spożycie piwa, ale naprawdę bardzo fajnie. Okay, ale Daily Mail, czyli gazeta, tak? Daily Mail, chyba największy tabloid w Wielkiej Brytanii. Okej, ale on to zareklamował, czy jak to było? Daily Mail zaczął pałać oburzeniem, bo wypuściłem piwo Whitey Pameters. I w reklamówce był czarnoskóry barman, który nalewał piwo. Okej, że to jest element rasisty. Tak, i że wyszedłem na rasistę. Prawdę mówiąc, wyszedłbym na rasistę, gdybym tego pana nie zatrudnił, ponieważ tak się składa, że on autentycznie jest barmanem w pubie, w którym kręciliśmy tą reklamę. Więc gdybym powiedział, nie, tego pana nie chcę, bo jest czarny, to byłbym rasistą, ale skoro go do tej reklamy zatrudniłem, skoro i tak tam pracuje, to ja że tutaj krztyny rasizmu. Prawdę mówiąc, nie widzę. Okej. Ale sprzedajesz to za granicę też czy? Właśnie za granicę jest najciężej. Dogadujemy szczegóły z dystrybutorem z Wielkiej Brytanii. Mniejsze paczki wysyłamy gdzie indziej. Chodzi o różnego rodzaju przepisy związane ze sprzedażą alkoholu, z akcyzą. To niestety nie jest takie proste. Jak coś nie jest tak regulowane, to jest to dużo łatwiej sprzedać. W ogóle, żeby sprzedawać to piwo, to też trzeba trochę się namęczyć, bo w Polsce co do zasady jest zakaz sprzedaży piwa przez internet. Ja to piwo w dużej mierze sprzedaję przez internet. I jak to się dzieje? Mamy spółkę, która ma tą koncesję taką zwyczajną na alkohol, a drugą, która ma tylko i wyłącznie koncesję cateringową. Teraz jak ktoś zamawia to piwo przez internet, to tam klika w oświadczenie, że organizuje imprezę i chce catering w postaci piwa na tą imprezę. Wtedy nasza spółka mająca koncesję na catering może to piwo tam w ciągu 24 godzin przywieźć. I trzeba robić takie obejścia niestety. Okej, to tak samo jak teraz Biedronka, potem przekształca się w punkty pocztowe. Słyszałeś o tym? Tak, słyszałem. Znaczy z punktu widzenia Biedronki to jest rozsądny ruch, bo mogą się teraz wydarzyć tylko dwie rzeczy. Jak Biedronka wchodzi w usługi pocztowe, to albo to zwolnienie wyleci i konkurencja Biedronki przestanie tak sprzedawać, na czym Biedronka zyska, albo cała ustawa wyleci, więc Biedronka znowu zyska. Więc z punktu widzenia Biedronki, niezależnie od tego, co się wydarzy, to dla nich jest sytuacja win-win. Tak. A no właśnie, teraz to piwo to jest bardziej teraz już biznes, bo na początku chyba robiłeś to na zasadzie, a zróbmy, spróbujmy, będzie fajnie. A teraz to znaczy, to jest mniejszy biznes niż moja kancelaria, gdzie już teraz 80 osób pracuje, więc to jest trochę inna skala. Natomiast to coraz bardziej staje się biznesem. Mamy coraz więcej współpracujących z nami hurtowni, sklepów, ta sieć dystrybucji rośnie, liczba stylów tego piwa rośnie, więc to zaczyna się bardzo fajnie rozwijać. A teraz jeśli chodzi o Twój biznes, o Twoją kancelarię, to właśnie wiele osób mnie pyta, no ale jaki ten Sławek jest, albo ile kosztuje też jego obsługa, bo jakby Ty nie prowadzisz moich spółek, myśmy robili na początku roku taki projekt optymalizacyjny dla moich wszystkich podmiotów, Sławka Zespół razem ze Sławkiem pomagali mi jakby poukładać moje podatki i skonfrontować to z obecnymi przepisami. Pewnie na początku nowego roku będziemy musieli zrobić znowu to samo, bo to, co wtedy nam nie wychodziło, teraz może nam wyjdzie. Ale wracając jakby do krótkiego pytania, to ile kosztuje obsługa spółki czy firmy, mówię o obsłudze księgowej, właśnie w Twojej kancelarii? To znaczy ceny mamy, tak mi się wydaje, mniej więcej rynkowe. JDG bierzemy od 170 zł netto, spółki z od 600. Obawiam się, że od przyszłego roku pewnie jakieś podwyżki będą musiały wejść, bo wszystko drożeje, ale to nie są jakieś, to nie są jakieś ponadrynkowe ceny. Ceny są, tak sądzę, że rynkowe. A mówisz, że masz jakąś taką usługę Netflix? Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa. Nagrywamy to początek sierpnia. Nie wiem, kiedy to będziesz puszczał. Właśnie jest premiera mojej, taka na razie po cichu, usługi Mencen Plus. Już wam mówię, co to jest Mencen Plus. Nie mówcie nikomu. Doszedłem do wniosku, że polski, nie tylko polski, rynek doradztwa podatkowego nie do końca odpowiada potrzebom przedsiębiorców. Bo jakie przedsiębiorcy, moim zdaniem, mają dwie podstawowe potrzeby. Pierwsza, chcą czuć, że to, co robią, jest bezpieczne. Chcą mieć jakąś taką pewność, że
że ich księgowa nie zrobiła jakichś błędów, że ich dobrze rozlicza, że ich rozwiązania podatkowe są bezpieczne. I drugie, że chcą płacić jak najmniej podatków i mieć dopasowaną swoją działalność do obecnych przepisów, które niestety bardzo często się zmieniają. I teraz ktoś się ze mną umawia na konsultację, ja mogę mu powiedzieć, co on powinien zrobić, ale księgowości mu w tym czasie nie przejrzę, a ważność tej mojej rady to jest czasem kilkanaście miesięcy maksymalnie, bo od nowego roku znowu przepisy się zmieniają, więc to jakby zmusza tych ludzi, żeby regularnie się ze mną umawiali, co raz jest drogie, dwa niepraktyczne, bo się długo czeka. Pomyślałem, że należy tę usługę trochę zmienić i odchodzić od jednorazowej konsultacji, a przechodzić na taką stałą obsługę podatkową, na przykład w formie subskrypcji, więc uruchomiliśmy takie subskrypcje, dokładnie jak Netflix, działa to identycznie, zakłada się konto, podpina się kartę kredytową i co miesiąc jakaś tam drobna kwota schodzi z tej karty kredytowej i w zamian za to robimy następujące rzeczy. Na start każdy nasz klient dostaje analizę, audyt swojej księgowości, czy ma tam jakieś błędy, czy jego księgowa dobrze to prowadzi. I druga rzecz, dostaje taki dokument, który nazywamy analizę podatkową, gdzie opisujemy jego działalność, jak ona wygląda, ile podatków płaci, a ile mógłby płacić, gdyby zmienił formę albo rodzaj opodatkowania, na przykład przeszedł na ryczałt, na spółkę komandytową, spółkę ZO plus ryczałt, plus analizy, czy może korzystać z jakichś ulg podatkowych. Dzięki temu klient ma poczucie, że jego podatki będą takie, jak być powinny i że to wszystko jest robione bezpiecznie. Następnie nielimitowany dostęp do konsultacji. Można przez internet się umawiać na konsultacje. Zawsze ma się pytania podatkowe. Można się umówić na konsultacje i te sprawy wyprostować. Potem będzie do tego jeszcze dostęp do różnego rodzaju szkoleń, bazy dokumentów oraz z możliwością przez telefon uzyskania pomocy, jak je wypełnić, bo sama taka goła baza dokumentów, uchwał i tak dalej, no to tak. Często człowiek dalej nie wie, jak wypełnić taki draft umowy, a tutaj będzie miał dostęp do człowieka, który po prostu za rękę to ile to będzie kosztowało? Mówisz, że drobne kwoty. Mamy to w kilku pakietach. Jak ktoś jest na KPIR-ce, to jeżeli ma do jednego pracownika, to 99 zł miesięcznie, powyżej jednego pracownika 199 zł miesięcznie. W przypadku spółek ZO jest drożej, bo tam niestety liczba zagadnień podatkowych jest po prostu znacznie większa. Tam jest pakiet, jeżeli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, 500 i 1000 zł, albo 300 i 1000, nie pamiętam w tym momencie, nie potrafię przypomnieć sobie, bo dopiero z tą usługą ruszamy. Okej, i w tym jest audyt i w tym jest jakby wsparcie, tak? Tak, w tym jest ciągła zapomniałem najważniejsze rzeczy. Targetowany newsletter, to znaczy jak tylko bierzemy od klienta informacje, w jakich działa branży, a potem w miarę jak się z nim kontaktujemy, jak mamy te konsultacje darmowe z nim, to dopisujemy wszystko, co o nim się dowiedzieliśmy. I następnie, jak dochodzi do jakiejś zmiany, dla jakiejś danej branży, coś się zmienia, że dla spółek ZO, albo dla lekarzy, albo dla inżynierów, albo dla spółek transportowych, albo na przykład wchodzi zmiana absolutnie dla wszystkich, to informujemy te grupy, że słuchajcie, dla was dzieje się coś ważnego, musicie zrobić teraz to i to, żeby się na to przygotować. Bo normalne newslettery wyglądają tak, że wysyła się informacje wszystko do wszystkich, jakieś wyroki sądów, interpretacje podatkowe, które wyszły. I to wielu ludzi nie interesuje, ludzie nie czytają tych newsletterów. To ma być taki newsletter, że człowiek wie, że jak go dostanie, to znaczy, że coś się dzieje dobrego albo złego dla niego i musi podjąć jakąś akcję. Więc chcemy to trochę odwrócić. Nie, że klient sam się musi dopominać, czy przypadkiem coś się dzieje, spróbuje się dowiedzieć, tylko to my dbamy o to, żeby klient cały czas był na bieżąco i żeby był przez nas informowany, jeżeli coś istotnego dla niego się dzieje. Mhm. Okej, super, no bo to tak naprawdę wie, ile znowu zapłaci, a biorąc pod uwagę takiego, no nawet niedużego przedsiębiorcę, to każdy płaci przynajmniej te parę tysięcy podatku rocznie i te tysiąc, dwa czy kilka tysięcy wydane na taką usługę może obniżyć twoje podatki kilkukrotnie, tak? Więc jeżeli dalej będą takie rewolucje podatkowe jak teraz, to wydaje mi się, że nie da się prowadzić troszkę większej firmy bez tego wsparcia doradcy podatkowego. Tak, bo często ludziom się wydaje, ja widzę takie przekonanie, że to księgowa jest od tego, żeby mi to wszystko mówić, a no księgowa jest od księgowania i nie zawsze księgowa ma czas. Poza tym to też ona nie jest premiowana od tego, że znajdzie ci jakieś luki podatkowe albo możliwości optymalizacji, tak? Dokładnie. Niestety polscy przedsiębiorcy zbyt często traktują księgową jako doradcę podatkowego. Księgowa to nie jest doradca podatkowy. Używam takiej analogii. Księgowy to jest farmaceuta, który dostaje receptę i wydaje leki. Natomiast lekarz to jest doradca podatkowy, który tą receptę i tą całą kurację rozpisuje. I w ten sposób o tym myślmy, że nie idziemy do księgowej z pytaniem o optymalizację podatkową, tylko do doradcy podatkowego, a księgowa tylko ma wykonać te rzeczy, które zaprojektował doradca. Bo tak samo jakby farmaceuta przypisał ci leki, to później nie jest w stanie sprawdzić, czy one działają, a lekarz już owszem, tak? Bo jak ktoś mu umrze albo ktoś mu przyjdzie z innymi objawami, to już wie, czy dany lek działa, czy nie działa. I tutaj często niektórzy się też
konsultują bardzo często z księgowymi. Już nie mówię o tym, że księgowe nie mówią, ale nawet jeżeli mówią, to nie zawsze mogą mówić w sposób prawidłowy, bo mają inny horyzont, bo się zajmują stricte codziennie księgowaniem. Może czytają te zmiany w prawie, bo muszą to też robić, żeby działać zgodnie z prawem, ale nie mają tak szerokiej wiedzy często jak właśnie jak doradcy. Zgadza się ze mną? Tak, ciężko mi się nie zgodzić jako doradcy podatkowemu, bardzo dobrze to opisuje. Tak, tak, więc ja na przykład wolę wybrać nie kancelarię, tylko biuro księgowe, które nie ma na etacie doradcy podatkowego, ale sam wybierać sobie doradcy podatkowych w zależności od przypadku, który mam, od case'u, który mam. Wtedy wiem, że dana osoba mi pomoże. Oczywiście, że tak, bo różni doradcy specjalizują się w różnych zagadnieniach. Są doradcy tylko od VAT-u, są od podatków dochodowych, są od akcyzy, są od postępowań. Różne kancelarie mają swoje specjalizacje. A jak powiedział, swoje specjalizacje takie najważniejsze? Ja osobiście najlepiej znam się na podatku dochodowym. Nawet bardziej PIT niż CIT, wszelkie sprawy związane właśnie z optymalizacją, po ryczałt, spółki ZOO, ulga badawczo-rozwojowa, IP Box, to są te obszary, gdzie czuję się w miarę mocny. Trochę gorzej z VAT-em, od VAT-u mam innych ludzi u siebie w firmie i też sam osobiście nie nadzoruję, nie przeprowadzam postępowań podatkowych, od tego też mam doradców osobnych. Jak teraz są ulgą IP Box? Coś się zmieniło? Czy... W uldze IP Box jest jedna delikatna zmiana, to znaczy w kontekście ulgi badawczo-rozwojowej będzie już wprost można łączyć jedno z drugim. Do tej pory trzeba było taki trik robić, żeby połączyć ulgę B plus R z IP Boxem, który robiliśmy. Teraz już bez triku po prostu będzie można to robić. Natomiast opłacalność IP Boxa spadnie, a to dlatego, że dochody z IP Boxa też będą podlegały pod 9% składkę zdrowotną, czyli już nie będzie 5%, tylko 14%. Więc jak ktoś chce zostać na liniowym, to nie zapłaci 28, tylko zapłaci 14, ale jeżeli ktoś jest programistą, no to będzie miał do wyboru też ryczałt 12%, plus 4% składki zdrowotnej, czyli 16%. Teraz w zależności od tego, jakie ktoś ma koszty, może bardziej mu się opłacać płacić 14% od dochodu i przechodzić przez tą procedurę IP Box, albo po prostu 16% od przychodu. Jeżeli ma bardzo niskie koszty, to to drugie rozwiązanie pewnie będzie prostsze. Tak, jest tu sporo wyboru. Dla każdego jest coś innego. A wiele się też mówi o podatku katastralnym i to się mówi, że wejdzie, to jest takie trochę podatek widmo. Czy ty coś wiesz, jakby w kuluarach, tam w polityce, coś jakby, jakbyś ty mógł to zaprognozować? No bo o tym czasami jak ktoś takiego bąka puści, pójdzie artykuł, nie wiadomo czy to z rządu, czy to w ogóle ktoś coś pisnął. Co ty o tym sądzisz? Czy były co jakiś czas jakieś plotki, na przykład ten pomysł, żeby wszedł podatek katastralny, ale dopiero od drugiej nieruchomości, nie od pierwszej, po to, żeby elektorat partii rządzącej ocalić od tego podatku? Sprawa jest wybitnie kontrowersyjna. Na każdą interpelację, każde zapytanie Ministerstwo Finansów twardo odpowiada, że nie prowadzą absolutnie żadnych prac nad tym podatkiem, więc być może mówią prawdę, nie można tego tak po prostu kwestionować. Sądzę, że prędzej czy później ten podatek wejdzie, natomiast to, co się już teraz dzieje, no to inne uniedogodnienia dla właścicieli nieruchomości, chociażby ten przykład zakazu amortyzowania lokali mieszkalnych, który też po prostu wprost doprowadzi do podwyżki opodatkowania dochodów z nieruchomości. Więc ten sam efekt, albo bardzo zbliżony, można osiągnąć na kilka sposobów. Nie trzeba wprowadzać podatku katastralnego, można zabrać amortyzację, można tak jak w CIT-cie czy w PIT-cie wprowadzić minimalny podatek dochodowy od nieruchomości o wartości przekraczającej 10 milionów złotych, bo to już funkcjonuje od kilku lat. Więc jest kilka sposobów, żeby dobrać się do kieszeni właścicielom nieruchomości, to niekoniecznie musi być kataster. A jakie warunki musi spełnić kojarzysz nieruchomość, żeby była opodatkowana w tym katastralnym przypadku nieruchomości powyżej 10 milionów? Jeżeli dobrze pamiętam, to musi być nieruchomość handlowa lub biurowa o wartości początkowej przekraczającej 10 milionów złotych i wtedy rozlicza się tą nieruchomość oczywiście normalnie, natomiast jeżeli podatek dochodowy spadnie poniżej, znaczy, trzeba zapłacić ten podatek od wartości tej nieruchomości i o tą kwotę można odliczyć podatek dochodowy, obniżyć, co oznacza, że jeżeli ktoś płaci wyższy podatek dochodowy, to tego w ogóle nie widzi. Natomiast jeżeli był w stanie zrobić sobie taką optymalizację, że nie płacił, to musi zapłacić. Mhm. I to można bardzo prosto rozszerzyć na nieruchomości też o niższej wartości, tak. Co zakończy się katastrem, tylko będzie to inaczej nazwane i ludzie tego nie zauważą tak wprost. Tak, ale no, moje zdanie jest takie, że nawet jeżeli podatek wejdzie w różnych formach, to tak jak jest to w różnych krajach, to nie zrewolucjonizuje rynku nieruchomości, tylko po prostu zmniejszy jego rentowność. I ludzie dalej będą musieli mieszkać, dalej będą musieli wynajmować. To będzie mniej rentowne, jak za granicą jest teraz, jestem na poziomie 2-3%, ale dalej będzie. I to nie będzie tak, że te ceny zjadą i jakby będą stały puste,
tylko po prostu będą albo droższe, albo mniej dostępne. Oczywiście, że tak, to nieruchomości nie znikną, one już stoją, ludzie też nie znikną, dalej będą musieli w nich mieszkać, więc po prostu ludzie dostaną tym po kieszeni, ale nieruchomości dalej zostaną. Tak. Pytanie, czy flipy będą dalej opłacalne, tak? I jakby ja nie widzę dzisiaj takich zmian, takich propozycji, które miałyby we flipy jakoś tam uderzyć. No chyba, że ktoś to na liniowym robił, bo zwróć uwagę, że jak ktoś robił flipy przez spółkę, tak jak się to powinno robić, tak, po Bożemu, to problemu nie ma. Natomiast jeżeli ktoś robił flipa, wiele było takich osób na JDG-u, na podatku liniowym, to nagle teraz nie będzie płacił 19, tylko 28%. To jest dużo. Tak. A jeżeli przejdzie na ryczałt, to tam jest 10% od przychodu. Tak. To myślę, że mało kto chciałby płacić przy flipach 10% od przychodu. Dokładnie, to zje mu całą, większość, połowę jego zysku, tak bym mu zje. No właśnie, tu jest niekorzystna zmiana, ale tylko dla... Ale to nie jest taka zmiana, że się nie opłaca, no bo zawsze można przyjść... no, spółka jest, ma swoje duże plusy podatkowe. No, problem jest z finansowaniem spółki, czyli ciężej pozyskać finansowanie przy spółce niż w przypadku działalności. No, ale jednak ja bym wolał mniej płacić i mieć taki problem, żeby pieniądze pożyczyć, gdzie teraz pewnie sam widzisz, że pieniędzy jest mnóstwo na rynku. Tego kapitału inwestorów, ludzi, którzy mają problem, jak te pieniądze ulokować. Ja tak sobie myślałem, że ty masz swoje nisze, swoje specjalizacje i twój biznes dobrze funkcjonuje, ale na wypadek, gdyby rząd się poprawił, albo gdybyś ty wszedł do rządu i to wszystko zmienił i było dobrze, to pomyślałem sobie, że podaruję ci książkę Flip od Zera, gdybyś chciał się zająć flipami. To jest taki prezent ode mnie. To jest bardzo dziękuję. Książka dla osób, które chcą wejść w biznes flipowy i zacząć to robić, więc może Sławek, zobaczymy Ciebie kiedyś na rynku fliperskim. Dzięki wielkie za poświęcony czas, za wywiad, że podzieliłeś się tutaj z moją społecznością tymi zmianami, także piąteczka jeszcze raz.